Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem. Dzisiaj przyrządzimy domowe krakersy. Znalazłem dla Was fajny przepis oparty na mąkę z manioku, także to będzie przepis paleo-friendly i jeszcze przy okazji wegański, także dla każdego coś dobrego. Bazą jest mąka z manioku, tutaj mam 180 g mąki z manioku, mam też 24 g siemienia lnianego, zmieliliśmy je sobie przed chwileczką w młynku do kawy. Do tego 3 łyżeczki oregano, 78 g oliwy extra virgin, 108 g wody, a tutaj mamy miks taki jeszcze soli himalajskiej, czosnku, sody oczyszczonej i kamienia winnego. Ok, zaczynamy od zmieszania suchych składników, czyli tutaj mamy naszą mąkę z manioku, siemię lniane, oregano, pachnie pięknie. Mieszamy sobie wszystkie suche składniki razem ze sobą. W międzyczasie nam się tam grzeje piekarnik, 150 stopni. Kurczę, nie pomyślałem nawet, żeby można robić krakersy w domu. Jestem bardzo ciekawy, co nam wyjdzie. Nie mam żadnego doświadczenia z krakersami. Zresztą dawno krakersów nie jadłem. Tym bardziej domowych. Ok, suche składniki zmieszane. Teraz mieszamy sobie oliwę z wodą. Oczywiście, jeżeli macie jakieś inne swoje ulubione przyprawy, czytałem, że można zrobić z cynamonem, różne inne wersje. My robimy tą z oregano, sprawdzimy, czy dobre, jak będą nam smakować, będziemy eksperymentować z kolejnymi wersjami. Jeszcze dobra jest informacja taka, że można sobie te krakersy schować gdzieś w słoiku albo w innym takim szczelnym pojemniku i dość długo podobno się trzymają w domu, także na parę kolejnych imprez możecie mieć zapas. Ok. Mokre składniki zmieszane, suche, dodajemy jedne do mokre do suchych i będziemy mieszać dalej. Także to ciasto jest takie dość suche, nie wiem, czy nie lepiej będzie to rękami wymieszać. Szkoda tej trzepaczki. Delikatnie się klei, pachnie super. Ciasto wygląda na gotowe, mam taką kuleczkę. Jeszcze zrobimy sobie takie nowe zasady. Co środę w każdym odcinku będzie rozdanie. Będę wybierać jedną z komentujących osób, która dostanie jeden ze składników naszego przepisu. Szczegóły na koniec odcinka. Dobra, ciasto mamy gotowe. I teraz troszeczkę papieru do pietrzenia potrzebujemy. Trochę nam się to ciasto rozpada, ale może się uda zwałkować. Nie jestem mistrzem wałkowania, ale ten wałeczek mamy taki skromny. Nie wiem, czy nie lepiej to najpierw. Mam nadzieję, że macie lepszy wałek niż ja. Ciasto ma być takie paromilimetrowe, gdzieś z pół centymetra. Wygląda na to, że jest ok. Nie wiem, czy nie troszkę za suche, ale takie nam wyszło. Mam nadzieję, że krakersy będą gotowe. I pamiętam, przypominam o tym, że warto zostawiać łapki w górę. Wtedy będą Wam się pokazywać nasze kolejne filmiki i będziecie na bieżąco. Także jeżeli chcecie więcej przepisów, warto klikać łapkę w górę. Ok, jest to ciasto gotowe. Teraz jakiś nóż sobie znajdę. Najlepiej podobno to robić takim do pizzy, ale takiego chyba nie mam. I potniemy ciasto na takie krakersy. Gdzieś parę centymetrów. Będziemy piec przez 40 minut w piekarniku. Wyciągniemy, połamiemy już na kawałki i będziemy piec dodatkowe 15 minut.
Wygląda. Okej. Przełożymy sobie to na blaszkę. I do piekarnika. 40 minut pieczenia za nami. Wyciągamy na chwileczkę nasze krakersy. Pachnie pięknie oregano w całym domu. Na razie nam wyszło coś takiego. Może tym tak. Teraz je musimy rozdzielić i będziemy je piec kolejne 15 minut. Chyba lepiej robić to czymś ostrym, żeby tego nie uszkadzać. Jak będziecie to robić w domu, zróbcie to lepiej nożem. I na kolejne 15 minut do piekarnika. Kolejne 15 minut pieczenia za nami. Wyciągam krakersy. Zobaczcie, co nam wyszło. Tak wyglądają z bliska. Niech one sobie sekundkę ostygną. Zrobimy sobie rozdanie. To jest mąka z manioku. Wielka prośba do Was. Piszcie w komentarzach, do czego używacie tej mąki. Jakie są Wasze ulubione przepisy z mąką z manioku. W niedzielę 19 maja wybiorę jedną osobę, która otrzyma kupon do sklepu na tą mąkę. Okej. Wezmę już taki miękki kawałek, mniejszy kawałek. Podobno mają być chrupiące. Może muszą wystygnąć. Ja bym troszeczkę dosolił, ale są dobre. Sprawdzimy, czy ten będzie chrupiący. Nie do końca. Tak się jeszcze zastanawiam, dlaczego nam nie wyszły chrupiące. I tak obracam niektóre i one są prawdopodobnie od dołu niegotowe. Prawdopodobnie gdy trzeba było je pociąć, być może trzeba było je obrócić do góry nogami, także włożę jeszcze je na chwileczkę do piekarnika. Do góry nogami i zobaczymy, może będą jeszcze bardziej chrupiące. Sprawdzimy, co nam wyjdzie. Wyciągam nasze krakercy trzeci raz z piekarnika. Jak widzicie, nasz program nie jest ustawiony. Robię je po raz pierwszy. Widzicie, co mi wychodzi naprawdę. Nawet jeżeli Wasze pierwsze krakercy nie będą idealne, nie ma co się zrażać. Gotowanie to nic trudnego i warto eksperymentować w kuchni, choćby po to, żeby następne były jeszcze lepsze. Okej. Wybierzemy sobie takiego jednego. O, już są chrupiące. Także podejrzewam, że to był mój błąd albo... A, zrobiłem za grube ciasto, za słabo je rozwałkowałem, dlatego trzeba było je troszkę dłużej piec. Albo trzeba było rzeczywiście obrócić te krakersy, czego nie zrobiłem. Także są, podejrzewam, dobre, chrupiące. Są chrupiące, także krakersy wyszły, uratowaliśmy je. Nie ma się czym przejmować. Dzięki, że oglądaliście do końca. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.